Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 27 października. No i dzisiaj zaczęliśmy mucić kukurydzę na ziarno. Właśnie jest tutaj omucone 1,5 hektara. Mamy pełnego metaltecha, więc plon aktualnie w granicach 8 ton z hektara z obrzeży, więc w sumie trochę lepiej jak myślałem. Myślałem, że będzie dużo gorzej, około 5-6 ton obstawiałem, ale leci trochę lepiej. No zobaczymy, jak średnio wyjdzie. Wiadomo, z całej działki się liczy średnia, także zobaczymy. Tam są mniejsze kolby, tu są trochę większe. No to zależy po prostu, gdzie się stanie, gdzie się wejdzie. Tu jest obsada w tym miejscu 75 tysięcy ziaren na metrze, bo tu jest z tej strony słabsza ziemia. Na drugim końcu pole jest 83 tysiące na metrze, więc no są kolby takie trochę nie za duże. Jak widzicie, są dosyć już mocno porażone chorobami grzybowymi, ale są też ładne kolby. Są też ładne kolby, więc w sumie no ten plon może będzie nie najgorszy całkiem. Tu jest na przykład całkiem przyzwoita kolba jak na tą ziemię, więc naprawdę źle to nie wygląda. No metaltech nie jest tak do końca pełen, jest prawie pełen. Obstawiam, że jak jest on 12 ton, może 11,5, no to w granicach 8 ton z hektara będzie, może niecałe 8 ton z hektara. Więc w sumie jakiejś tragedii nie ma, no ale szału też nie ma. W poprzednim filmie mówiłem wam, że zastanawiam się, czy siać kukurydzę, czy nie siać kukurydzy. No i szczerze wam powiem, że jak będzie to 8 ton z hektara, no to dam jej szansę, ale i tak nawet jakby było mniej, to i tak bym jej dał szansę, z tego względu, że mam już materiał siewny kupiony. Będzie zasiana po burakach cukrowych, no więc ciekawe, jak to wyjdzie. Zastanawiam się, czy chemia buraczana nie będzie trzymała, ale nie powinna, bo tam dużo chemii nie było w tym roku podane. Odmiana Farmoritz z Farm Sato. Tutaj pozdrowienia dla Tomka Więckowskiego. W opisie macie link do strony Tomka, gdzie możecie też zamówić materiał siewny właśnie kukurydzy. Więc tutaj akurat wam po prostu polecam go z tego względu, że jest moim znajomym. Tu sobie nawróciłem tylko. Musiałem się obrócić. Zaraz sobie na drodze stanę na poboczu, żebym czasem nie miał problemu z wyjechaniem z pełnym zestawem. Też John Deere sobie ładnie radzi, myślę, że problemu by nie było, ale przyczepy jakichś super szerokich opon nie mają, więc lepiej nie ryzykować. A tu droga jest w ogóle nieruchliwa, więc na poboczu sobie mogę stanąć. Zaraz i tak jeszcze dwa zbiorniki, już jest pełno, więc podstawię kolejny zestaw. No więc plon kukurydzy, szczerze mówiąc, małe zaskoczenie pozytywne. No nie jest taki super rekordowy plon, ale jakby było średnio to 8 ton z hektara. Na końcu filmu będziecie mieli podany średni plon. Wszystko będzie przeważone, więc żeby tak było bardzo wiarygodnie, to naprawdę nie jest źle. Minusem w tym roku jest to, że jest wysoka wilgotność. 33% niestety jest, 32-33% na moim testerze. Zobaczymy, ile w skupie wyjdzie. No ale te 33% to faktycznie no nie jest zbyt mało. Wydaje mi się, że już wilgotność za bardzo nie spadnie w listopadzie. Mniej jak 30 na pewno nie będzie, a chcę zasiać pszenicę teraz, jutro już będę talerzował, orka będzie, więc fajnie by to było dzisiaj wymucić. Gdybym nie siał pszenicy, to bym sobie jeszcze może poczekał z tą kukurydzą, ale też wiecie, kombajn jest najęty, tak trochę głupio, no zamówiłem kombajn, przyjął kombajn, więc nie będę po prostu rezygnował dzisiaj z mucenia na 6 hektarów. Jakby to było 30 hektarów, no to można, wiadomo, zrezygnować. Wymucimy to dzisiaj, jutro zasieję pszenicę, znaczy jutro już uprawię, stależuję, zaorzę, pojutrze będę siał pszenicę pewnie. Powrót do klasyka, John Deere 6930. Najbardziej tego dźwięku w RC brakuje. Czasem tak fajnie sobie pojeździć 6.9. Niby skrzynia biegów jest manualna, czasem naprawdę brakuje tego, trochę tych gałeczek, tak dla odmiany. No, dźwięk jest. Drugi zestaw. Jeszcze mam jedną małą wywrotkę, na tą wywrotkę wysypię i się przeładuję z mojej wywrotki, później zasypię na te większe przyczepy, jak wywiozę ten transport. Taki jest plan. Thank you.
przyczepy mają też wąskie opony, jeszcze węższe jak te duże. No i one mocne kolejny robią. Zestaw namucony. Teraz jadę odprowadzić ten zestaw do domu. I jeszcze namucimy tą małą wywrotkę, co tutaj stoi, żeby właśnie wysypać w zasyp. No i później to przeładuję na te mniejsze helki, jak odwiozę je do skupu. Dzisiaj myślę, że dwa transporty do skupu jeszcze zdążę wywieźć. Właśnie idziemy odwieźć kukurydzę z Marcinem. Skończyliśmy mulcić, jest godzina 17:30. Na dwa zestawy jedziemy. Marcin jedzie John Deere 69. No plon muszę przyznać, że całkiem jest niezły. Zaskoczyła mnie pozytywnie kukurydza w tym roku. Może nie jakoś bardzo pozytywnie, ale jak na te ciężkie warunki, które były, to naprawdę nie jest źle. Także fajnie wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku nawożenie azotem bardzo mocno obciąłem w kukurydzy. Było tylko 100 kg w czystym składniku podane, łącznie z gnojowicem jest to liczone, bo głównie w gnojowicy był azot podany. Trzy transporty w sumie, ten jeden duży, drugi mały. No i jeszcze jutro pojadę z jednym metaltechem, którego po prostu przeładuję z zasypu. Mam w zasypie wysypane dwie małe przyczepki. No więc właśnie odwiozłem ostatni kurs kukurydzy, już mam wszystko wywiezione. No i średni plon to jest 8 ton z hektara. Dokładnie 8 ton i 40 kg, no ale przyjmijmy 8 ton z hektara. Już te 40 kg to tam nie ma znaczenia. No i myślę, że w przyszłym roku też zasieję tą kukurydzę, ale tylko z tego względu, że mam materiał siewny już kupiony. To znaczy z zeszłego roku mi został materiał siewny, po prostu miałem więcej zamówione. I bo miało być więcej zasiane, zasiałem mniej hektarów kukurydzy, no i po prostu został ten materiał siewny. Wilgotność wyszła 35%, więc no na moim testerze było 32,5, 33, tutaj w skupie wyszło 35. Więc naprawdę duża wilgotność i myślałem, że więcej jak 31, 32 nie będzie. No ale jednak po prostu wysokie V, no i dlatego jest pewnie też później siana była 30 kwietnia, była dopiero siana, trzeba było może 20 kwietnia zasiać. Może też by to miało wpływ na wcześniejszy zbiór, na mniejszą wilgotność przy tym terminie zbioru. Ten plon jest osiągnięty przy nawożeniu 100 kg azotu w czystym składniku. Obniżyłem w tym roku nawożenie azotem w kukurydzy jeszcze mocniej. Łączne koszty na hektar wyszły mi 2600 zł. No małe koszty wyszły, ale z tego względu, że tak jak mówię, no całe nawożenie to praktycznie jest gnojowica, więc to i mocno obcina koszty. Dwa razy zabieg herbicydowy, czyli Meister Power w dzielonej dawce. No i jedna dawka mikroelementów, chociaż te mikroelementy to wam powiem, że już więcej tego nie będę stosował w kukurydzy, bo myślę, że to raczej wpływu na plon nie ma. Niby ten cynk w kukurydzy jest ważny, ale gnojowica też ma mikroelementów sporo, więc chyba wjazd mikroelementami jest niepotrzebny, bo po prostu niszczą tę kukurydzę niepotrzebnie później w ścieżkach. Jeszcze do tego trzeba doliczyć ubezpieczenie. 75 zł od tony mi odcięli za procenty, czyli za wilgotność. No więc wyszło 925 zł za tonę. No więc to by było chyba na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!